Cześć, Bartek Urban, zapraszam do testu Audi Q8. Model Q8 to odpowiedź Audi na konkurencyjne BMW X6 czy Mercedesa GLE Coupé, czyli SUVy, ale ze ściętym tyłkiem. Takie jakby coupé SUVy. I to późna odpowiedź, bo X6 jest na rynku od 2005 roku, Mercedes od 2015, a Audi Q8 zaprezentowało w 2018 roku, czyli 6 lat temu. Podobnie jak i konkurencja, taki Q8 jest oparta o inny model, w tym wypadku o model Q7. Z tym, że Q8 jest nieco krótsza, ale i szersza oraz niższa. Wymiary Q8 to 4992 mm długości, 1995 szerokości oraz 1697 mm wysokości. Czyli Q8 jest o 8 cm krótsze, 2 cm szersze oraz 5 cm niższe. Rozstawy osi są takie same. Ale już wygląd nie. Q8 wygląda zdecydowanie bardziej sportowo, jest szersza oraz ma mocniej opadający tył z tym światłem przez całą szerokość, gdzie Q7 wygląda jak taki typowy autobus SUV. Co prawda konfiguracja testowanego Q8 nie do końca mi się podoba, bo czarne felgi do takiego w miarę ciemnego lakieru gubią się tutaj i wizualnie wyglądają na dużo mniejsze, ale samo auto może się podobać. No i Q8 ma drzwi bez ramek, a to zawsze wygląda świetnie. I tu od razu dodam, że auto jest świetnie wyciszone i to pomimo właśnie tych ramek. W ogóle Q8 w 2023 roku, czyli rok temu, przeszło odświeżenie. Odświeżenie, które głównie objęło przednią część nadwozia, mamy nieco inny grill z większym wlotem powietrza, przemodelowano lekko zderzaki oraz zmienił się też kształt przednich lamp. I co ciekawe, lampy w opcji mogą być laserowe, tak jak w moim egzemplarzu. Wsiedla się wtedy dodatkowa ikona takiego lasera, jak on się uaktywni. I laser nie działa zawsze, muszą być spełnione liczne warunki, w tym jeden z nich musimy jechać minimum 70 km na godzinę. Jak on się włączy, to od razu to widać, bo snop światła może mieć nawet i 900 metrów. To robi wrażenie. Szkoda tylko, że w moim egzemplarzu auto co jakiś czas zgłaszało usterkę raz lewego, a raz prawego światła mijania. Na szczęście poradziłem sobie z tym jak prawdziwy informatyk, czyli zgasiłem samochód i odpaliłem ponownie. Wtedy błąd znikał. Oczywiście sprawdziłem też lampy, ale wszystko świeciło. Q8 ma też w opcji pneumatyczne zawieszenie, dzięki któremu mamy niemal 10 cm dodatkowej regulacji. W zależności od trybu jazdy, auto albo się podnosi, albo opuszcza. Maksymalny prześwit z podniesionym zawieszeniem to 26 cm, podczas gdy zwykłe zawieszenie ma około 22 cm. Mając to pneumatyczne zawieszenie, możemy też dodatkowo obniżyć sam tył z poziomu bagażnika, żeby łatwiej ładować towar. Ale do bagażnika jeszcze wrócę, bo muszę ponarzekać. Jedną z nowości po liftingu było nowe oznaczenie wersji S-Line, czyli wersji z pakietem stylistycznym. Otóż mają one teraz taki czerwony emblemat na tyle, który moim zdaniem może wprowadzać ludzi w błąd i wygląda to nieco jakby to był model SQ8. To mi się mocno nie podoba. Zwłaszcza, że oznaczenie modelu wylądowało teraz na słupku przy drzwiach i jest bardzo słabo widoczne. Miło za to, że auto ma prawdziwe rury wydechowe. A, i jak ktoś lubi duże felgi, to Q8 może mieć nawet i 23 cale. Tak, 23 cale. Ja mam niestety malutkie, bo tylko 22 cale. Dobra, to pora na bagażnik. Kufer ma pojemność 605 litrów, czyli całkiem ładna wartość. I tą wartość można jeszcze nieco powiększyć, bo oparcie kanapy nie dość, że jest rugowane, to dodatkowo cała kanapa jest przesuwna. Dzięki temu na przykład udało mi się przewozić narty o długości 170 cm w bagażniku po skosie. Oczywiście zabezpieczając końcówki, żeby nic nie porysowały. Ładnie. Pod podłogą jest wkład z miejscem na zestaw naprawczy i jakieś drobiazgi, a także i w kufrze znalazłem mocowanie do lin, haczyki, gniazdo pod zapalniczkę, czy tak jak mówiłem jest przycisk do opuszczenia tyłu w celu łatwiejszego załadunku. Oparcia można oczywiście położyć i wtedy mamy 1755 litrów pojemności oraz niestety brak idealnie płaskiej powierzchni. Z tyłu za to na braki nie można narzekać. Przez to, że oparcie i kanapa są regulowane, to każdy tutaj znajdzie wygodną pozycję. Ja mam 186 cm wzrostu i bez problemu się tu mieszczę. Ba, nawet jak maksymalnie podjadę do przodu, to wciąż mam trochę miejsca na nogi. Jest też podłokietnik, są miejsca na poje, rolety, czy dwie oddzielne strefy klimatyzacji i to razem z podgrzewanymi miejscami tymi skrajnymi. Co prawda sterujemy tym wszystkim na płytce dotykowej, co jest mało wygodne, ale pasażerowie sobie z tym poradzą. W opcji mamy też duży, rozkładany, szklany dach.
Skakujemy na przód, gdzie mam uwagę do foteli. Są one bardzo wygodne, ale jednak skóra na nich no nie wygląda najlepiej, zwłaszcza pod tyłkiem, gdzie się mocno marszczy. Nie jest zniszczona, tylko tak właśnie lekko pomarszczona, a chyba tak nie powinno to wyglądać. Wszystko jest oczywiście elektrycznie regulowane, czyli zarówno fotel, jak i kierownica. To, czego mi zabrakło, to wentylacji, jednak skóra bez wentylacji, jak jest gorąco, to może męczyć. A ja jeździłem w warunkach od minus 10 do aż plus 25 stopni i w tych drugich plecy miałem przyklejone. Plus za to, że z przodu fotel pasażera ma złącze ISOFIX. Pora na deskę rozdzielczą. I ta deska jest świetna i nieświetna. To znaczy układ jest bardzo dobry, nie ma tu wystającego ekranu ponad deskę, a zegary cyfrowe mogą mieć ładne, klasyczne motywy, ale z drugiej strony są tu hektary piano black oraz mamy kompletnie zbędny ekran do obsługi klimatyzacji. Może i wygląda on bardzo nowocześnie i działa nieźle, ale obsługa podczas jazdy jest ciężka i to mimo, iż ekran jest haptyczny, czyli wibruje podczas dotyku. Tęsknię za zwykłymi pokrętłami i przyciskami. A tu nawet zmiana świateł jest na płytce dotykowej. Na szczęście tu się bardzo rzadko coś zmienia czy włącza. Częściej się używa ekranu głównego, a jego reakcja jest dobra i jest w miarę intuicyjna, chociaż raz splatał mi figla. Otóż przestały się wyświetlać przyciski po lewej stronie. One wciąż tam były, tylko się nie wyświetlały. Fakt, to była najzimniejsza noc i było niemal minus 10 stopni, ale bez przesady, żeby przyciski się chowały z zimna. Tu ponownie pomógł sposób na informatyka, czyli wyłączyć i włączyć ponownie. My odpuszczamy naszym winowajcom. Poza tym ekran główny miewał małe opóźnienia, ale nie jakoś bardzo mocne. Grafiki też nie są super nowoczesne, ale też nie są przestarzałe. Fajnie, że fabryczna nawigacja korzysta z map Google. Również fajnie, że mamy kilka motywów zegarów i widoków, w tym klasyczne, jak i takie futurystyczne, więc każdy znajdzie coś dla siebie. To sprawdźmy materiały i spasowanie. Nie, nie, nie i jeszcze raz nie. Takie ilości piano black to naprawdę za dużo i to naprawdę źle wygląda. Rysuje się, palcuje, zbiera kurz i co gorsza, mocno odbija światło podczas jazdy i razi. Co za zło. To wygląda dobrze tylko na postoju, jak jest idealnie wyczyszczone. Co gorsza, nie widzę w konfiguratorze opcji, żeby to się dało zastąpić czymkolwiek innym. Szkoda. Same materiały są niezłej jakości, chociaż jak słyszeliście, delikatnie skrzypią, ale tylko pod mocnym naciskiem. Podczas jazdy jest cisza. W takim razie pora na schowki, a potem zaglądamy pod maskę. A pod maską wybór pomiędzy V6 a V8, więc idealnie. To znaczy, w zwykłej wersji Q8 są tylko V6, ale wersje SQ8 oraz RSQ8 mają podwójnie doładowane V8. I w zwykłym Q8 jest 3-litrowa benzyna turbo o mocy 340 koni, albo mamy 3-litrowego diesla V6 o mocy 231 do 286 koni. Model SQ8 ma 507 koni, a RSQ8 aż 600 koni i może pędzić 305 km na godzinę. Ja do testu wybrałem idealny wariant w trasy, czyli 3-litrowego turbo diesla o mocy 286 koni, który według nowego nazewnictwa Audi nazywa się 50 TDI. Tak, wiem, bez sensu, bo można pomyśleć, że to 5 litrów. Drugi diesel nazywa się 45 TDI, a benzyna 55 TFSI. Bezsensowne te nazwy. Pora na zimne odpalenie diesla. Słychać, że jest to diesel, ale słychać też, że ma więcej niż 4 cylindry. Chociaż czasem auto na zewnątrz naprawdę głośno klekocze. Ale w kabinie jest bardzo ładnie, cicho, ale czuć moc. Każda wersja Q8 ma też stały napęd na 4 koła oraz automatyczną skrzynię biegów. W związku z tym testowane Q8 powinno przyspieszać do setki w czasie 6,1 sekundy oraz może pędzić 241 km na godzinę. Pora sprawdzić przyspieszenie.
Wynik to 6,2 sekundy, czyli delikatnie wolniej niż deklaruje producent. Auto nie ma procedury startu, a my jedynie możemy podpompować z hamulca. Sprawdziłem też czas do setki w najwolniejszym trybie jazdy i bez żadnego pompowania czy włączenia trakcji i wynik to 7,2 sekundy, więc również wystarczająco. Auto też się pewnie prowadzi, chociaż to nie jest sportowiec. Układ kierowniczy jest precyzyjny, zawieszenie robi cuda, ale fizyki nie da się oszukać. Ta Q8 waży minimum 2235 kg, czyli jest bardzo ciężka. I to czuć nawet w sportowym ustawieniu pneumatyki. To auto nie nadaje się do szybkich zakrętów, no ale ten samochód ma inny cel. A tym celem jest daleka, komfortowa podróż i to o niskim spalaniu. Ja właśnie taki test zrobiłem. Zabrałem Q8 w trasę z Warszawy do Livigno, do Włoch i z powrotem. Oczywiście 4 osoby na pokładzie i bagaż załadowany prawie pod dach. Spalanie z Warszawy do Livigno to 7,3 litra, ale już powrót, czyli z Livigno do Warszawy, to niesamowite 6,4 litra. I ciągle jechałem zgodnie z przepisami. Z tym, że jak jechałem do Livigno, to po drodze zjechałem do Salzburga, żeby nieco pozwiedzać, plus na drodze powrotnej no jest nieco więcej z górki. Ale i tak, średnie spalanie z całej podróży w obie strony to 6,8 litra, co uważam za świetny wynik, jak na jazdę drogami szybkiego ruchu i autostradami. W ogóle przy 120 zużycie to było poniżej 7 litrów, a przy 140 około 8,5. Naprawdę świetne wyniki, jak na załadowany samochód, a do tego mamy 85-litrowy bak paliwa, a to oznaczało, że w trasie miałem zasięgi na poziomie 1200 km. Ekstra. W mieście już aż tak ekstra nie jest, ale i tak da się zejść poniżej 10 litrów i to w zimie i na krótkich dystansach. Samochód jest też wyposażony w miękką hybrydę, która zastępuje rozrusznik oraz potrafi zgasić silnik podczas jazdy. Gorzej jest z reakcją na gaz, która ma niestety opóźnienie. Mocniejsze wciśnięcie gazu, nawet w trybie sport, oznacza oczekiwanie. To niestety nieco denerwuje, bo momentu mamy bardzo dużo, ale takie mocne wciśnięcie oznacza chwilę czekania. Ale komfort, cisza i to niskie spalanie jest genialne. Naprawdę, zrobienie takiej trasy pod 1300 km to czysta przyjemność. Oczywiście, jeszcze wygodniej by było pojechać w aucie pokroju A6, ale wtedy miałbym problem, żeby wjechać tu, albo nawet tu, gdzie zaczynałem test, bo niemal wjechałem na stok narciarski. Napęd 4x4 plus podnoszone zawieszenie przydało mi się, choć domyślam się, że pewnie jakiś lokalny matador poradziłby sobie tutaj jakimś starym Fiatem Pandą 4x4. I odniosę się jeszcze do tytułu. Tak, uważam, że w trasie nie ma nic lepszego niż diesel. Oczywiście, może być jeszcze alternatywa typu duża benzyna z LPG, ale takich aut fabrycznie nie ma, plus dodatkowo wciąż trzeba częściej zatrzymywać się na tankowanie. A tutaj, jakbym się mocno postarał i na przykład jechał ciągle 110-120, to być może dojechałbym z Livigno do Warszawy na jednym tankowaniu bez zatrzymywania się. Niech żyje diesel i niech te auta nadal będą w ofercie, bo są świetne. Świetne i niestety drogie. No ale nikt chyba nie spodziewa się, że Audi będzie tanie. Podstawowe Audi Q8 z silnikiem 4,5 litra TDI, no oczywiście żart, chodzi mi o oznaczenie 45 TDI, czyli tak jak nazwa wskazuje 3 litry V6 TDI o mocy 231 koni, kosztuje 393 tysiące złotych. Mocniejszy wariant, czyli ten co testowany, to już wydatek 411 tysięcy złotych, a benzyna kosztuje 421 tysięcy złotych. I są to ceny podstawowe, bo mój egzemplarz nie kosztował 411, a 589 tysięcy złotych. Czyli są to dodatki o wartości niemal 170 tysięcy złotych. To jest właśnie klasa premium. Podsumowując, Audi Q8 to ogromny, pakowny i dobrze wyglądający SUV, który z dieslem pod maską jest idealnym pożeraczem kilometrów, a do tego też poradzi sobie w każdych warunkach. Nie jest to oczywiście auto bez wad, bo na przykład w kabinie mamy za dużo tabletów, jest masa Piano Black, a elektronika potrafi spłatać figla, ale i tak uważam, że to ciekawa propozycja. Cześć!